Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w następnym materiale na kanale. Z góry przepraszam za mój głos, ale jak możecie zasłyszeć, jestem dosyć chory. Załatwiła mnie niestety klimatyzacja w pracy, więc możecie sobie teraz wyobrazić, jak bardzo cierpię, ledwo mówiąc. Ale to nie powstrzymuje mnie od tego, aby nagrać wam kolejny film na kanał, abyście nie mieli żadnej posuchy. W szczególności, że dzisiaj mamy bardzo fajną datę, a mianowicie 2 września. Więc, co po niektórzy myślę, że radośnie zakończyli okres wakacyjny i wrócili wesoło do szkółki. Dobra, za takie głupie żarty to kiedyś naprawdę widownia ruszy na mnie z pochodniami i widłami. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ranking najlepszego oraz najgorszego antagonisty w totalnej porażce. Zapewne zapytacie, dlaczego tylko między tymi dwoma opcjami, czyli najlepszy i najgorszy? Ze względu na to, że nie chcę bawić się tutaj w jakieś dawanie kogoś po środku, ktoś, kto ma potencjał i tak dalej. Po prostu, prosto z mostu lecimy od sezonu pierwszego do wariackiego wyścigu, wyłączając przed nawias Chrisa oraz szefa, ponieważ moim skromnym zdaniem oni się nie liczą, dlatego że no Chris jest prowadzącym, a szef jest pomocą dla osoby prowadzącej. Tutaj bardziej chciałbym skupić się na obozowiczach / uczestnikach w totalnej porażce, którzy byli najlepszymi bądź też najgorszymi antagonistami. Jeśli ten materiał przypadnie ci do gustu, to nie zapomnij ocenić go łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, łapką w dół i uzasadnij w sekcji komentarzy dlaczego. Gorąco zachęcam zasubskrybować kanał, klikając dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Header. Co mogę powiedzieć o Header? Skupiając się tylko i wyłącznie na sezonie pierwszym, ponieważ nie będzie to żadna tajemnica, że w późniejszych sezonach, czyli od sezonu drugiego, w zasadzie do Plejady Gwiazd, gdzieś tam mniej więcej była tą antagonistką, chociaż bardziej bym powiedział, że nie była ona aż taką antagonistką, bardziej takim antybohaterem. Natomiast skupiając się tylko i wyłącznie na sezonie pierwszym, czyli od samych samiusieńkich początków, uważam, że była ona bardzo dobrą intrygantką. To, jakie ona akcje robiła w stylu chociażby manipulacji Bev, że wiecie, jeżeli ona nie przyniesie jej chipsów o danym smaku, to zostanie wyeliminowana. Później w pewnym sensie znęcanie się na Bev, jak było wyzwanie z gotowaniem potraw dla Chrisa. Pokazanie swojej prawdziwej, fałszywej twarzy w sytuacji, kiedy Lindsay liczyła na to, że wygra, a tak naprawdę Lindsay nie wygrała i dostała kopa z gry. Doprowadzenie do zdrady między Gwen a Trentem. Wyeliminowanie w perfidny sposób Justina z gry. No, muszę przyznać, że tych złych rzeczy, które ona zrobiła, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak więc w mojej pełnej okazałości, jeżeli chodzi o Heather, to zdecydowanie ja bym dał ją na miejsce najlepszego antagonisty, jeżeli chodzi o sezon numer 1. W późniejszych sezonach to był bardziej antybohater, ale skupiając się tylko i wyłącznie na sezonie pierwszym, to zrobiła naprawdę bardzo duży szum wokół swojej osoby. Z jakiegoś powodu na tej liście jest Ewa i Izykiel, dlatego ich również nie będę brał jakoś super, w szczególności, że Ewa to był bardziej taki antybohater, jeżeli antagonista, bo tak naprawdę w wszystkich odcinkach, gdzie ona miała tak naprawdę udział, to jakąś tam mini rolę antagonisty miała w tym odcinku 15 bodajże, gdzie to wróciła do gry i szantażowała wszystkich. I koniec końców tak czy siak każdy na nią głosował, więc to bardziej bym dał ją jako niespełniony antagonista. To samo Izykiel, który teoretycznie można byłoby go nazwać antagonistą w chociażby Plejadzie Gwiazd, takim pobocznym, który tak naprawdę przeszkadzał wszystkim. Natomiast nie miał on jakiejś głównej roli, więc te dwie osoby, tak samo jak Chrisa, jak i szefa, będziemy wyłączać za nawias. I oni się po prostu na tę chwilę nie liczą. Skupiamy się tylko i wyłącznie chronologicznie na antagonistach sezonowych. Tak więc idąc dalej, sezon numer 2, czyli plan totalnej porażki antagonista Justin. Na początku zapowiadał się dobrze, bo jednak coś tam próbował ugrać, coś tam próbował kogoś wykopać z gry. No, chociażby sam fakt, że stał on za eliminacją Trenta wtedy, kiedy okazało się, że Trent sabotował własną drużynę, żeby pomóc Gwen. Później rozkminił to w ten sposób, że namówił Gwen, aby to ona sabotowała swoją drużynę, żeby jakkolwiek spłaciła dług, który im wisiała. Więc
początki Justina tak naprawdę, jeżeli chodzi o sezon drugi, były dosyć obiecujące. Natomiast wszystko oczywiście musiało się koncertowo spalić. W sytuacji, kiedy później próbował na siłę przyklejać się do Courtney i coś tam robić, jakieś podchody, by ją wyeliminować z gry. Wszyscy pamiętamy ten odcinek, kiedy miał limo pod okiem i koniec końców to on się pożegnał. Więc prawdę mówiąc, ja niestety Justina nie dałbym jako najlepszego antagonisty. Jak byłaby tutaj trzecia opcja, że tam gdzieś nie jest pośrodku, to może by był pośrodku. Natomiast za te wszystkie akcje, jak on się później zachowywał, to sorry Winnetou, ale lądujesz jako najgorszy antagonista. Przykro mi Justin, ale mistrzem intrygi to ty nie jesteś. Mógłbyś tak naprawdę Justin uczyć się od swojej lepszej wersji, czyli w tym wypadku od Alejandro, bo cały sezon trzeci tak naprawdę należą do niego. Dlaczego, się pewnie zapytacie? Anoż dlatego, że Alejandro jest mądrzejszy od Justina. No naprawdę, to nie trzeba mieć jakiejś super umiejętności, by być mądrzejszym od Justina. Natomiast Alejandro po prostu tak perfidny sposób grał, tak perfidnie ogrywał wszystkich, że zasłużył on na bycie w finale w tym wypadku Heather. I te wszystkie akcje pokroju sabotowanie drużyny zwycięzców w postaci chociażby Bridget, która musiała pocałować, znaczy nawet nie musiała, pocałowała słup i wyleciała z gry. Leshauna była w ten sposób sabotowana również, ponieważ on nawijał jej makaron na uszy i koniec końców została wykopana z gry i potem był taki Pikachu face, że Alejandro jest zły? Ale jak to Alejandro jest zły? Tak naprawdę wykopanie Noa, bo nie jest to żadna tajemnica, że Alejandro stoi za wykopanie Noa z gry. Owen również został wykopany przez Alejandro, tak więc jakbyśmy mieli tak zliczyć każdą eliminację, to naprawdę byłoby tego sporo, tak samo jak w przypadku Heather. Natomiast co jest jeszcze dosyć istotne, jeżeli chodzi o Alejandro, to, że faktycznie chłop ma gadane i potrafi nawijać makaron na uszy, w przeciwieństwie do Justina, który w pierwszym sezonie się praktycznie w ogóle nie odzywał, czyli tak naprawdę był taką niemą postacią. No dobra, odezwał się tylko raz na początku, ale później to nie wiem, co dziewczyny w nim widziały, że faktycznie się tak do niego kleiły w sezonie drugim, ale szczerze powiedziawszy, jak mam wybierać między tą dwójką, to Alejandro zdecydowanie zasługuje na miejsce najlepszego antagonisty. Jeżeli mam się cofnąć jeszcze do sezonu drugiego i ocenić tą nieszczęsną dziewczynkę, to niestety ona ląduje jako najgorszy antagonista. Już wam powiem dlaczego. O ile w sezonie pierwszym nie dała się poznać z tej złej strony, tylko tam bardziej pod koniec, gdzie miała swoją eliminację i się tam wygrażała, że oczywiście prawnicy wjadą i się pozbędą tam Chrisa i w ogóle. Tak, sezon drugi osobiście uważam, że jako drugi antagonista wypada ona najgorzej, jak tylko jest możliwe, zaraz obok Justina. Już wam powiem dlaczego. Bo tak naprawdę co Courtney miała takiego w sobie, jeżeli chodzi o sezon drugi? Ano miała to, że miała lepszą grę od wszystkich. Że nad nią, a raczej obok niej stoli prawnicy, którzy jak tylko jej spadnie włos z głowy, to od razu wjeżdżają. Chris ma przewalone, szef ma przewalone i musieli się niestety pod to dostosować. To w mojej opinii nie jest bycie najlepszym, a najgorszym antagonistą, ponieważ tak naprawdę całe jej te intrygi, całe te jej wszystkie akcje polegały na tym, że ona po prostu była lepsza od innych, bo miała tak naprawdę więcej do gadania w tym wypadku, co nie? Ja osobiście uważam, że antagoniści muszą słynąć z dobrych intryg, z chociażby jakiegoś planu na to, żeby wykopać danego uczestnika, czy naprawdę robić dym. Courtney nie robiła dymu w sezonie drugim. Courtney tylko i wyłącznie wkurzała wszystkich, tak samo jak Justin, więc ona siedzi sobie na tym wesołym miejscu, czyli na najgorszej pozycji, ponieważ uważam, że ona tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, poza kilkoma rzeczami, to była tak naprawdę na siłę wepchnięta, bo ktoś musiał wrócić. A kto wrócił? No oczywiście, że ona musiała wrócić, no bo nie wróciłby Trent, nie wróciłaby Gwen, nie wróciłby nikt inny poza nią. Więc chcieli, żeby wróciła, proszę bardzo, niech teraz Courtney nie beczy, że jest na najgorszej pozycji, okej?
Jeśli chodzi o Blade'li, nie powiedziałbym, że to jakkolwiek jest antagonista, dlatego ona sobie tutaj będzie siedzieć wesoło razem z Chrisem i szefem, ponieważ prawdę mówiąc, w mojej opinii, w mojej skromnej opinii, nie jest ona antagonistką. A jak już, to byłaby antagonistką dwóch odcinków, więc nie miała nawet możliwości tak naprawdę wykazania się. Bardziej była ona denerwująca i na tym pozostańmy, okej? Okay? Scott, przechodzimy już do Zemsty Wyspy. Czy Scott w mojej opinii jest najlepszym, bądź też najgorszym antagonistą? O ile tak jak w przypadku Heather. Jego sezon to był dokładnie sezon czwarty. W sezonie czwartym prowadzał dużo zamieszania, dużo intryg. Przecież to on stał chociażby za eliminacją B. To on stał za eliminacją Dawn. W przypadku B zepsuł konstrukcję w odcinku lodowym i zwalił to wszystko na niego. W przypadku Dawn pochodził po domkach i pookradał różne rzeczy wszystkich obozowiczów tylko po to, żeby później na nią zgonić. Stał on za eliminacją Majka chociażby. Nie pamiętam, czy w przypadku innych też. To już bym musiał naprawdę pomyśleć i jeszcze raz sobie przypomnieć sezon czwarty. Natomiast jeżeli chodzi o tak naprawdę większość sezonu, to myślę, że śmiało to on stał za eliminacją różnych tam osób. Różnych postaci. O ile sezon czwarty powiedziałbym, że jest to antagonista, tak w sezonie piątym w Plejadzie Gwiazd, gdzie się również pojawił, to był bardziej już antybohater, jeżeli antagonista. Natomiast, szczerze powiedziawszy, ja mam z nim problem. Nie wiem, jak go mam ocenić. Czy ja bym go dał jako najlepszego? Najgorszego na pewno nie. Ale na razie mam tutaj jeden wielki znak zapytania. Może wy mnie wyjaśnicie w sekcji komentarzy, co i jak i gdzie. Lightning. Lightning sobie ląduje tutaj, bo prawdę mówiąc, to jest chłop, który tak naprawdę... Szczerze? Jestem święcie przekonany, że w Zemście Wyspy on tylko i wyłącznie na farcie dostał się do bycia w finale. Tak naprawdę, gdyby nie to, to chłop już dawno temu z gry powinien wylecieć, bo on tak naprawdę, no przykro mi to mówić. Ja wiem, że może tutaj być na kanale sporo fanów Lightninga lub osoby, które bardzo, ale to bardzo czują do niego jakąś sympatię. W mojej opinii ten człowiek po prostu zasługuje na to dosłownie miejsce, ponieważ nie wnosi on sobą nic tak naprawdę. Człowiek, który tak naprawdę ciągle całuje się po swoich bicepsach, mówi, jaki to nie jest zajebisty w tym wypadku. No przykro mi to mówić, ale on jako antagonista to siedzi po prostu na dnie i puka od spodu. No, przykro mi. Sezon 5-1 to idealnie podkreślił, jak pojawili się w Plejadzie Gwiazd. I co on tak naprawdę sobie wnosił w tej Plejadzie Gwiazd? Jak szybko się pojawił, tak szybko dostał powrót w drugą stronę. To jest osoba, która tak naprawdę ma poniżej chyba 20 IQ. Jest na pewno w jakimś stopniu upośledzony psychicznie. Mi się wydaje, że mentalnie nadal ma tak z 10 lat. No bo nie ma więcej, nie oszukujmy się. Dajcie spokój, nie ma co tu w ogóle gadać na temat tego przychlasta. Naprawdę, no idźmy może lepiej dalej. Bo ja się będę niepotrzebnie odpalał zresztą. Mal, czyli osobowość Majka, ta taka najciemniejsza osobowość Majka. Jestem bardzo nieobiektywny, więc dlatego to jest lista według mnie. Wy będziecie mogli oczywiście swoje spostrzeżenia napisać w sekcji komentarzy, co wy sądzicie na ten temat. Natomiast Mike w mojej opinii ląduje tutaj. Pewnie się teraz zapytacie, dlaczego? Dlaczego ty tak faworyzujesz tą złą osobowość Majka? Co się z tobą dzieje, Michał? Co się z tobą dzieje? Dlaczego ty tak robisz? Uważam, moim skromnym zdaniem, że jako antagonista Plejady Gwiazd osobowość Majka, czyli Mal, zrobił naprawdę, naprawdę sporo szkód. On, w przeciwieństwie do Alejandro czy Heather, czy poprzednich antagonistów, on był najbardziej bezwzględny. Mal to jest psychopata. To jest naprawdę psychol nad psycholami. To, co on robił z tymi wszystkimi obozowiczami przez cały sezon Plejady Gwiazd, to on tak naprawdę stał za 90% eliminacji prawie że każdego uczestnika. Chłop po prostu robił brudną grę, ale dzięki swojej brudnej grze zaszedł do finału. I gdyby nie fakt, że Mike w swojej podświadomości poszedł do tej wieży z tymi wszystkimi swoimi osobowościami i wyłączyli tę wieżę, jestem święcie przekonany, że Mike... Jako Mike by nie wygrał totalnej porażki, ale Mal by wygrał. Bo ja wiem, że koniec końców były dwa zakończenia, że tam
Mike wygrał i Zoe wygrała, co nie? Było to zakończenie A i zakończenie B. Natomiast gdyby nie ten fakt, wydaje mi się, że bezproblemowo Zoe nie miałaby szans z nim. Bo zrobiłby on wszystko, żeby jej uprzykrzyć życie, utrudnić drogę i sam by po prostu w mgnieniu oka dostał się i zdobył nagrodę pocieszenia, w tym wypadku $1 000 000. Tak więc nie bez powodu siedzi on sobie na samej górze, bo uważam, że jako jego intrygi, pomysł, cokolwiek, co teraz może wam przychodzić do głowy, to uważam, że chłop po prostu zaorał wszystkich w tej plejadzie gwiazd. Nie oszukujmy się, zaorał wszystkich. Co tutaj robi Dave? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego Dave'a również nie będę uwzględniał, ponieważ jaki z niego był antagonista, przepraszam bardzo. On tylko co jedynie został skrzywdzony przez Sky. Tyle. On tam nic nie kombinował, on tam nic nie knuł. On tak naprawdę nie miał za dużo czasu, żeby się wykazać. Czemu on jest w tej liście? Przepraszam bardzo, ja go nie będę uwzględniał. Przykro mi, idziemy dalej. Przechodzimy teraz dalej do jednych z gorszych antagonistów. I w tym momencie, przykro mi to mówić, ale wlatuje święta trójka tak naprawdę wszystkich tych niedorajdz życiowych. Zaczynamy sobie właśnie w tym momencie wyspę Pakitę. I kto jest na tej świętej trójcy, pewnie się zapytacie. Ano Max, ano Sugar i ano Scarlet. Dlaczego się pewnie zapytacie, zajęli oni to wesołe pole w tym wypadku? Otóż z prostego powodu. Max jako antagonista, okej, może i miałby jakiś potencjał, ale przypomnijmy sobie, co on robił w wyspie Pakitę, okej? On tak naprawdę jedynie co, to gadał na każdym kroku, ale to gadał do pożygu na każdym kroku, że jest on przecież takim nikczemnym złem, że jest on w stanie każdego wyeliminować. Gdyby nie Scarlet, Max dostałby już kopa w drugim, jak nie trzecim odcinku. Naprawdę, gdyby nie Scarlet, która ratowała mu poniekąd dupę, która mu mówiła, co ty odpierdzielasz, gościu, jak ty się zachowujesz w ogóle, on dostałby kopa już bardzo dawno temu, więc naprawdę niech on się cieszy, że jest na liście najgorszych, a nie, że go nie uwzględniłem totalnie, tak jak tam pozostałych na niżej. No, Chrisa i szefa nie liczę, dlatego że oni się nie liczą, dlatego że oni są prowadzącymi, jakby nie patrzeć. A ja tutaj, chodzi mi głównie o osoby uczestniczące w totalnej porażce. Sugar natomiast, okej, zrobiła kilka intryg, natomiast koniec końców finał jej bytu w totalnej porażce był na tyle żałosny, że ja postanawiam go przemilczeć, bo to jak ona się zachowała w odcinku przedostatnim, zanim dostała kopa z gry, jak ona w ogóle, co ona w ogóle w głowie miała, to przekracza jakkolwiek ludzkie pojęcie. Ja mam właśnie takie wrażenie, że ona jak w przypadku Lightninga doszła na farcie do tej finałowej trójki, co nie? Scarlet natomiast, już prędzej nazwałbym takim może nie najlepszym, ale dobrym antagonistą. Natomiast koniec końców zaczęła mnie ona po prostu już od odcinka, kiedy się ujawniła, w pewnym momencie irytować, tak samo jak Max. Dlatego oni siedzą sobie tutaj wesoło na jednym polu, bo nie będę tego ukrywał. Jakby Scarlet bardziej się przyczyniała podczas gry do utrudnienia uczestnikom jakkolwiek gry, to spoko, byłbym w stanie to zrozumieć i nawet ona by mogła być sobie wyżej. Ale jako, że ona się ujawniła w odcinku, z którego i tak wyleciała, plus pokazywała, jak ona się zachowywała, no to przykro mi to mówić, ale Scarlet, no jesteś sobie tutaj z Maxem w jednym miejscu, mam nadzieję, że się cieszysz, że doceniasz to, że zostałaś z nim w jednym miejscu. Nie przyjmuję jakkolwiek żadnych reklamacji, okej? I moi drodzy, przechodzimy do wielkiego finału, creme de la creme. Jacques oraz José. Co ja o nich sądzę z perspektywy czasu, jak sobie jakiś czas temu oglądałem wariacki wyścig? Na początku chciałem być bardzo wredny i umieścić ich na samiutkim dole. Ale tak po przeanalizowaniu większości rzeczy, co robili, pomimo tego, że byli bardzo denerwujący i naprawdę uprzykrzali życie, to jako antagoniści muszę przyznać, że naprawdę robili robotę, jeżeli chodzi o wariacki wyścig i w pewnym sensie ratowali poniekąd posuchę, jeżeli chodzi o bycie złymi postaciami, więc uważam osobiście, że zasłużyli na miano bycia jednymi z lepszych, bo tak naprawdę nie licząc ich, to nie było takiej aż złej postaci, żeby
mogła być antagonistą. Nawet Goci, bo Goci to ja bym bardziej ich nazwał, że to są takie neutralne postacie, że oni co jedynie narzekają na sens życia i tak dalej, ale nie robili nic takiego złego. Bardziej byli oni przerażający, jak się pomyśli o sytuacji, że im się zmył makijaż i musieli ten taki straszniejszy dać na siebie. Tak więc, tak wygląda oto moja lista najlepszych oraz najgorszych antagonistów. Czy się z nią zgadzacie? To śmiało napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie o tej liście. Kogo byście uwiecznili w najlepszych, jak i najgorszych antagonistach. I z mojej strony to by było na tyle. Nie uwzględniam tutaj tych postaci na dole, ponieważ tutaj, nie licząc oczywiście Scotta, bo ze Scottem mam po prostu problem, gdzie ja bym mógł go umieścić. Czy byłby on najlepszym, czy byłby on najgorszym. A wiecie co? Aki, dobra. Niech sobie chłopak siedzi tutaj i niech później mi nie gada, że... Niech później nie hejci mnie w sekcji komentarzy jak Justin pod filmami, że tutaj omijam go, że jest on taki, siaki i owaki. Zresztą Justin tak czy siak mnie będzie hejcił, bo zajął najgorsze pole możliwe. Ale no pozostali to tak naprawdę, no co ja mogę tutaj powiedzieć? No Blaine Lee to wykazała się w dwóch odcinkach i tak naprawdę czy można powiedzieć, że się wykazała? No śmiem wątpić. Dave, no to XD totalne, jeżeli ktoś serio uważa, że on jest antagonistą. Joe już prędzej, ale Joe tak naprawdę bardziej bym nazwał antybohaterem, bo ona nie robiła jakichś aż takich krzywych akcji jak inne postacie. Ezekiel, no to bardziej zemsta na Chrisie, jeżeli na kimkolwiek, chociaż wiadomo, że on każdą osobę w Plejadzie Gwiazd atakował, ponieważ jest on psychicznie chory. Natomiast nie nazwałbym go antagonistą, bo w mojej opinii bycie antagonistą to trzeba też uczestniczyć w sezonie, a Ezekiel od wylotu z sezonu trzeciego tak naprawdę był bardziej postacią drugoplanową już, a nie jeżeli tą głównoplanową. Amy to w ogóle totalne XD, nawet nie wiem czemu ktoś ją uwzględnił tutaj, a Ewa tak naprawdę, no już zresztą mówiłem, to się powtórzę, jedyne, gdzie mogła się wykazać, to w jednym odcinku, gdzie tak naprawdę dostała w tym samym odcinku kopa z gry, więc to brzydko o niej trochę świadczy, co nie? Dajcie znać, co sądzicie o tej sekcji. Dajcie znać, co sądzicie o tej liście najlepszych, jak i najgorszych antagonistów. A ja będę się z wami żegnał. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.